Powitać. Asystentka się w końcu wzięła do roboty i czymie ten telefon, nie? No. Jak się krzywi. No to na fejsie zostanie dzisiaj zamieszczone. Pokażę wam, znaczy knifów nie będę sprzedawał, ale pokażę wam, jaką karmę w tej chwili podaję gołębiom. No i chciałem parę słów powiedzieć. Jest tutaj u nas w oddziale taki hodowca, który skończy w tym roku 87 lat. Nazywa się Oskar Salk. Leci rewelacyjnie. Tylko dwa gołębie były w tamtym roku z kompletem 13 konkursów. To był jego samczyk roczny. Zrobił 13 konkursów i tam chmarę as punktów. Chyba z 800 as punktów. Tam miał jeden pierwszy konkurs, chyba z 460 km ten roczniak. Zaczyna sezon 28 gołębiami, kończy sezon 20 gołębiami i w ubiegłym sezonie tylko jeden lot miał poniżej 50%, 48,5%. Tam miał lot 85% też. Także leci gościu rewelka i tam pokażę wam też gołębia. Taki super lotnik, tylko go później jaszcząb przerysował i dlatego dał go nam. Mam zamówioną drugą rundę około 20 młodych, bo on ma tylko raptem 12 par w gołębniku rozpłodowym. No, będzie około 20 młotków, to zamówiłem i on sprzedaje bardzo drogo za Achtung 30 euro. A gołębie są rewelacyjne. I też wczoraj załatwiłem około 20 młodych u tego Belga, u którego byłem tam kiedyś. To mówiłem na filmiku innym, że byłem u niego i tam miał 7 wdowców i mówi, że ten jest słaby, bo ma 3 pierwsze, ten jest trochę lepszy, bo ma 5, a ten 7, a tamten 9. No i jak się go pytałem, ile po sezonie mu z tych 7 zostanie, to mi powiedział, no jak to ile? 7, przecież nie mam 8. No i też będę miał tam 20 mutków, one będą gdzieś w połowie marca do odebrania, więc się tam kopsnę. Tylko on chce drożej już, to nie te czasy, to znaczy latem to bym dostał je, latem też zamówię, jak teraz będę, za 20 euro, a za te chcę aż 75. No ale dam mu. Także tak to się odbywa. Dobra, pokażemy teraz, jaką karmę używam na dzień dzisiejszy. Tu mam praktycznie różne. Tu jest schematy taka, to jest taka, no, powiedzmy, no, nie wiem, jak to nazwać. Taka, powiedzmy, to nie jest dietetyczna, taka lekkostrawna, tego używam. Tu po taniości dostałem, bo się termin kończy w połowie marca, to jest energetyczna ze szpiny, dostałem ją za 20 euro, czyli tam powiedzmy 90 zeta, rewelka. Tu jest pierzeniowa. A tutaj mam łuszczony owies, tylko niestety nie czarny. Czarny jest najlepszy, ale ten też jest superancki. I teraz wam pokażę, jaką robię karmę na dzisiaj. Jęczmienia od Bauera, czyli od rolnika. I tak to wygląda na dzisiaj. Dlaczego podaję taką karmę? Gołębie w tym
tej chwili noszą jaja i po prostu trzeba samce wyciszyć, bo w momencie jak one idą na jaja, czyli gdzieś powiedzmy od godziny 10, tam 11 idą na jaja, to z reguły rano, jak są mocno pobudzone, no to wpadają do innych cel i tam samice siedzą na jaja i tam wpadają do nich i się tłuką i potem jest dużo jaj zniszczonych niestety. Dlatego trzeba słabszą karmę dawać. Tu najlepiej byłoby jeszcze ze 30% ryżu paty dać, ale niestety skończył się i jutro dopiero pojadę po ten ryż, więc tak ja to widzę w tym momencie. Dobra, teraz idziemy do Bianki i do Oskara. Na kom, Oskar? Na kom? Piękny samcór. Dobrze. Taki piękny, proszę. Tak, jego można tak godzinę trzymać na otwartej dłoni. On się nie ruszy. Fajny, taki wydłużany. 703 ma numer. Właśnie ten od Oskara. On miał 8x8 w jednym sezonie i w tygodniu podczas treningu go jaszcząb trasnął i myśmy go dostali. Jest drugi rok u nas. No i na przykład te gołębie od Oskara są bardzo długowieczne. W ubiegłym roku w 22 Oskar z 14 roku, czyli 8-latkiem jeszcze lotował. Ten gołąb ma na koncie chyba 72 konkursy i wtedy jako 8-latek jeszcze zrobił 10. A tam już asystentka się śmieje do Bianki. Bo to byliśmy przedwczoraj, bo tu zadzwoniła babka do nas, że jest belgijski gołąb u niej, że wszedł do garażu. No to pojechaliśmy po gołębia. Ona była w tym, w kartonie. No patrzę tam przez ten, patrzę, o biały, mówię, że to Ganzeltens, czyli rzadkość taka. No i poczekaj pani asystent. No i pojechaliśmy i przyniosłem ją do samochodu. Nie chcę, dziobie, już dziobie. No. Dziobiej. Tok, tok. No i przyniosłem go do samochodu, wyciągnąłem z tego kartona, a to okazuje się, że to jakiś wypierdek, w sensie, że to jakiś rasowy gołąb, nie wiedzieć co to za rasa. Trzy pióra tylko w ogonie zostały. Pewnie komuś zapomniał pewnie drzwi zamknąć i czmychnęła przez drzwi, złapał ją pewnie za ogon i 3/4 ogona zostało w ręce. No i okazuje się, że ten belgijski, no belgijska obrączka jest, ale zaczyna się na 0-0, czyli u pocztowych tak to nie ma, nie? No i fajna taka chyba samiczka, bo to nie mruczy. O, jak ktoś trzyma rasowe takie gołębie i coś takiego ma, to ja ją w sobotę wezmę, bo jadę do domu, to ja ją w sobotę mogę wziąć i można go sobie odebrać
tylko ewentualnie albo sobie przyjechać, albo, zapłacić za, przesyłkę i gołąbka ma. Ja nie wiem, gdzie to jest warte. Nie wiem, czy na tym nie mam pojęcia. Nie? I tam dzisiaj się ukazał na Polociu nowy odcinek z cyklu Polocie. I tam w komentarzu ktoś napisał, czy konkursy to jest ściema, bo nie ma ogłaszanych zwycięzców. No napisałem tam, że to nie jest ściema, bo zwycięzcy konkursów na moim profilu na fejsie są ogłaszani. Dlatego tam trzeba sobie pooglądać na fejsie. I muszę już kończyć, bo się kończy czas 11:22, więc zapraszam na mój face Manfred Bula, Good Fluke.